Cześć. Myślę, że wielu z Was kojarzy mnie już z filmów podróżniczych i urbexów. Ale mam jeszcze jedną pasję, o której myślę, że nie wiecie. Są to Pokémony. Od 5 lat gram w grę Pokémon Go. Mam już prawie 41 level. Zbieram również gadżety z Pokémonami. Okazało się, że RODOS to świetne miejsce dla mojej pasji, ponieważ prawie w każdym sklepie są jakieś karty lub inne gadżety. I chociaż wiem, że te karty nie są oryginalne, to i tak nie mogłem się powstrzymać, żeby Wam je pokazać. Zaczynajmy. Dzisiaj pokażę Wam taki booster z Astral Radiance. Wiem, że tu jest napisane co innego, ale to jest greckie wydanie. Dwie takie kartonowe pudełka. Oraz taką metalową puszkę. Zaczynajmy. Zacznijmy może od tego boosterka. Okej. Galariański Stunfisk, Corviknight, Minccino, Cincino, ewolucja Minccino, Beedrill V, no ładnie, fajowo, jeszcze takiej karty nie miałem. Heatran V, takiej też jeszcze nie miałem. Origin Palkia V, no, nieźle. Kliwor V. Wow, no super, bo to Kliwor to jest nowy Pokémon z regionu Hisui. Hisujański Snizzler V. Wow, on też jest z Hisui, taki najnowszy. Znaczy, no najnowszy, no. Też jest z Hisui. O, dobra. Wow, Rayquaza V-Max. Nie, no piękna. Ej, jak się świeci. Nie, no świetnie. 420 HP. Wow. Garbodor V-Max. 430 HP. Celebi V-Max. Wow. Ale jak one się błyszczą, te wszystkie karty. Metagross V-Max. Piękny. Tornadus V-Max. Ale one wszystkie są takie... I Calyrex. Shadow Rider V-Max. No, wow, no ale te, to się tak świecą, to piękne są, niesamowite. Także to było w naszym boosterze. Teraz może zacznijmy od tej paczki. Okej. Okay. A, tutaj trzeba zagiąć troszkę. Dobra, mamy karty. Nic nie zostało? Aha, zostało jednak. Okej, wyjęte. Celebi V Full Art. No. No ładnie, ładna. No właśnie te podróbki mają to do siebie, że bardzo często są V i V Maxy. Luxray. Grident V, no ładny, też full art. Shaymin V-Star, wow. A jak ja lubię Shaymina, a w ogóle V-Star to już w ogóle jest świetnie. Sandokonda V, full art. Jinx, Meltan jaki fajny. Toxicricity, Toxtricity znaczy się. Turtonator. Hawlucha, Cinderace V, no, jego też bardzo lubię. Yveltal, Steelix, Cirina V, Full Art, Sylveon V Max, nieźle. Boutland V, Full Art, ale jaki on jest piękny. Jejku, no napatrzeć się na niego nie mogę. Whimsicott V Star, no, fajowo. Hoopa Unbound V,
Full art. No, ładnie. Kolejny Boundland V. Też full art, ale jednak inny wzorek. Okej. Okay. To Gedemar. Drugi Toxtricity, bo Toxtricity ma dwie formy. Garchomp. Sylveon V Full Art. Cinderace V. To jest ten sam Pokémon co poprzednio, ale jednak inna karta. Oraz Breloom V. Jak się błyszczy. Także to było w tej pierwszej puszce. Znaczy nie puszczę, tylko w tym opakowaniu. Teraz otwórzmy sobie to drugie. Dobra. Dobra. Lecą kartki. Okej, okay, pusto. Czekajcie, muszę je trochę uporządkować. A nie chcę wam spoilerować, co tutaj jest. Okej. Okay. Kombi. Hisujański Liljand V. No ładnie. On był drugim bossem w grze Pokémon Legends Arceus. Dobrze. Hut-hut. Ale jaki obrazek piękny. Taki hut-hut medytujący pośród skał. Hisujański Snizzler V. Full art. Piękny. Kliwor V. Też ładny. O, kurczę, karta odlatuje. Frostmoth. Piękny. Rapidash. Ładny. Adamant. To jest taka postać z gry Pokémon Legends Arceus. Regigigas. Ładny. Registeel. Teraz będzie... Ice Rider Calyrex V Full Art. Wow. No, ładny. Energia. Energia. Nieźle. Energia psychiczna. Psychiczna. Okej. Okay, stare mi V Full Art. Dobrze. Kriketot. Ładny. Hisujański Liljand V Star. No wow, świetnie. Hippodon. Dzisiaj identyczną kartę znalazłem na ulicy. Zamazenta V Full Art. Jaka piękna. Niesamowite. Galariański Zapdos V Full Art. Tą kartę właśnie miałem tak. Najbardziej chciałem dropnąć. Trafić. Aboma Snow. Też ładny. Rowlet. Stantler. Hisujański Samurott V Full Art. Pięknie. Energia stalowa. Origin Form Dialga V. No pięknie, pięknie. Oraz Virizion V Full Art. Wow, no świetnie. No dobrze, to została nam jeszcze puszka. Hurra. Okej, okay, otwieramy puszkę. Trzeba ją odfoliować. Co to za karta? Wow, New V Full Art. Gwarantowany. Nieźle. No, dobry początek. Dobra, otwieramy puszkę i w środku pokazują nam się karty Pokémon. Bo czego innego by się tu w sumie spodziewać. Dobra. Okej.
tak wygląda, bez kart. No dobrze, można w niej przebywać. Wow, ile ich tutaj jest. No dobrze, dobrze, to już otwieram. Snubbull. I może te karty są nawet oryginalne? Nie, może nie. Snubbull. Hoopa V. Unbound. Oczywiście full art. Sizzlipit. Boutland V full art. Pyukumuku. Jedna z najlepszych nazw Pokemona, znaczy najśmieszniejszych. Sirina V full art. Dobrze. Steelix. Yveltal. Cinderace V. Wow. Hawlucha. Turtonator. Toxicity. Meltan. Ładny. Jinx. Sandaconda V full art. Wow. Sizzlipit, ale inny obrazek. Świetnie. Grident V full art. Dobrze. Meryl. Celebi V full art. Ładna. Claydol. Tak. Morpiko. Chandelure V. Świetnie. Dobrze. Smeargle. Jaka ładna karta. Latias. Electrode. Skarmory. Snubbull. Greninja V. Wow. Fajowy. Oricorio. Mew V. Ale jaki ładny, taki oryginalny bardzo. Znaczy... Clancher. Aplitun V. Wow. Pokemon Szarlotka, dosłownie. Hariyama. Impidimp. Co to nazwa Pokemona? Śmieszna taka. Breloom V. Niezły. Baniri. Latios. Fajowy. Charjabug. Wow. Lubię tego Pokemona. Cufant. Pokemon Słoń. Drippy. Mew V. Dobra. Oraz Jolteon V Max. No wow. No i to by było na tyle. W jednym z następnych filmów pokażę gadżety z Pokemonami, które możecie zakupić na robot. Na przykład tą czapkę, którą właśnie sobie zakupiłem. Niektóre z nich są naprawdę bardzo pocieszne. Aha, i mam dla was nowy konkurs. Z osób, które dodadzą łapkę w górę, subskrybują mój kanał i zostawią komentarz pod tym filmem, wybiorę jedną, która będzie miała szansę wygrać booster nieoryginalnych kart Pokémon, takie jak te, które otwierałem w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!